Organizacja szuka 40 osób, które realizować będą program od marca do końca grudnia. Trenerzy zostaną zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Kandydaci powinni być pełnoletni, posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, mieć doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą, wykształcenie co najmniej średnie z uprawnieniami pedagogicznymi. Mile widziane uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu będą dodatkowym atutem. Oferta jest przede wszystkim skierowana do studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne. Wszyscy chętni powinni się zgłosić do 5 marca. Kandydaci na trenerów osiedlowych muszą dostarczyć do związku podanie o przyjęcie do pracy, CV z opisem doświadczeń i osiągnięć pracy z młodzieżą, odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji programu i także pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym propozycji lokalizacji boiska, na którym realizowany byłby program. Dokumenty można dostarczać osobiście, pocztą lub e-mailem. Zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w pierwszej połowie marca przed Komisją Programową Trenera Osiedlowego. Przypomnijmy, że głównym celem programu jest zwiększenie liczby dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób, spędzającej wolny czas w sportowy sposób.